Cześć, witajcie moi drodzy w 13 odcinku z Fear 2 Project Origin. Jeżeli to będzie już ostatni, przekonamy się. Czyli teraz się mamy dostać do wzmacniacza. What the fuck? Już na początku jakieś kurde. Nie powiem co. Okej, idziemy, ale dlaczego tak. Tak dziwnie, tak. Pomarańczowo tu jest. What? Co jest do cholery? Bo ktoś ściągnął huśtawkę. Co tu się dzieje? Czemu tą kobitkę zabierają? Co oni jej robią? What the hell? Spotkaj się ze Stokes i Menem. Dobra. Uciekamy. I to szybko. Trzeba zasuwać teraz. Jeżeli to ma być ostatni odcinek, to zasuwajmy ile się da. No mamy tą huśtawkę. O, możemy ją rozbujać, ale to mnie gówno daje. Teraz tutaj. No dobrze, cieszę się bardzo, niezmiernie. Teraz tutaj, światełeczko! Tu jest światełko, damy radę. Przez światełko dojdziemy. Czuję smród ścieków i spalin. Jep. A za oknem stado śniegu, płatki w kształcie 5 złotówek. Jep. Zdychać. Jep. Nie ma dla was dzisiaj, kurczę, litości. Zdychać mi tu. I to natychmiast. Nie daruję wam dzisiaj życia. Ani sekundy. O, kolega nam tu się rozgwiazdożył. Zginęli. Dzisiaj nie ma litości dla was. Dzisiaj już padacie wszyscy równo. Na kolana, szmaty. Dobrze, ja w ogóle idę. Mam takie wrażenie, że teraz źle poszedłem. Złym tropem. Szybciej się uwijaj z tym. Nie mam zamiaru. O, dobrze. Jest wróg. A to chyba dlatego, że tak dużo sobie w Bordera grałem z kolegą. Sobie teraz kupiliśmy i ciśniemy. O, dobra. Trzeba teraz się cofnąć. Do nas tu jadą. Przeładowanie. Granatem porzucili. Jebci. Nie ma! Kurde, schował się za kratami. Myśli, że kozak. Tam jeszcze jeden debil. Chodź tu. A, dostał, mamy wsparcie. Bardzo dobrze. Tym lepiej dla nas. Zawsze coś. Tylko przyda mi się pancerz, bo jestem bez niego. Twardo trzeba się trzymać. Bo mam na to twarde dowody. Jep. Kurde, przeładowanie. Zawsze mnie to wkurza, jak mam przeładowanie. Trzymaj celownik, dostał. Za swoje. I biegnij dalej. Trzeba tym mundfałom przyjechać. O, jest koleżka. I drugi koleżka, jebci. Martwi już jesteście wszyscy. Po kolei. Aha, ja lewitowałem sobie. Nie no, zawsze coś. Zawsze coś. Dzisiaj jak skończę Fira, to się bierzemy za Deadpoolka. Bo go też zabrakło. Stanowczo go zabrakło. A liczę na to, że dzisiaj skończę Fira. Bo czuję, że to ostatni jest. No motherfuckerzy. Pterodaktyle. No zarąbiście, dobra. Mogę tam wbić? Lol, ściana jest. No, no to otwieraj! Smurales, kurde. Dziwak z Ukrainy i myśli, że kozak. No naprawiaj to, dziwaku. Gdzie? Won mi stamtąd! Nie ma!
Kurde, jednostki specjalne z Bożej łaski przyszły. Będą nas tu kozaczyć. Jeb ci! Jeb! O tak. Czuję to. Czuję ten przypływ mocy. A jednocześnie mogę zginąć. On zniknął? To tak wyglądało. Jakby sobie po prostu... Ty patrz, kozak. Zdychać. Oni tu będą ciągle przychodzić, więc trzeba ze Smoralesem się bronić. Ty patrz. Przyszedł kozak. Poszczelać, kurde. No fajnie, musisz przeładowywać. Jeb, apteczka. Ostatnio. Nic już nie mam. Ja tylko mogę liczyć... A, jeszcze nie mam tego. Dobra, snajpera. Co? Wy chyba sobie jaja robicie. Za snajper mam strzelać. O nie, 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 ja tak się nie bawię. No i czemu ja tu nie wbijam? Teraz to się tu morno będzie działo. Jeb wam. Szmoty. Jeb. Zdychać, gnidy pokroju Kimbolta i Maravella. Sorry, tekst z Wiedźmina. Musiałem powiedzieć. Jeb wam. Nikt nie przeżyje. Myślą, że kozaki, a teraz to ja mam taką przewagę, że im kić im w oko. Jeb. Koniec z wami. Takich was jest wielu, kurczę. Miniatury podróby. O, tu jeszcze, tu jeszcze. Kurde, z lewej flanki. Z głupiej pukawki nawalają. Jeb. Nie przetrwają. Zdychają. Na koniec wam tu pokażę taki hardcore. O kurde, zaraz stracimy pancerz, bo nawalają tu jak nawaleni. O shit. Shit. Kurde, aż mnie już ręka zaczęła boleć. Kurde, zniszczysz ich, ja to wiem. Damy radę. Kurde, ile tego się gówna tu rozpleniło. O, tam też. O shit. Dobrze, że zauważyłem, ile mam HP, bo już bym zginął. No zabij to gówno. No lepsza niż terapia, kurde. Zamknij się. Deplu. Jezu, no jeszcze nawalają. Mało im. Wiecznie im będzie mało. Matko. Ręka mnie już rozbolała. Ale żyję. Wewnątrz kompleksu. No i teraz tego też nie potrafisz. O, brawo. Sezamie, otwórz się normalnie. No przełączaj tę śluzę błonową. Wyleczmy się. Co jest? Ja chciałem jeszcze coś. What the fuck? Interwał 7. Unia. Jakieś prześwietlenie. USG, EKG. Nie wiem, cokolwiek, ale nie podoba mi się to. Jakaś tomografia, mamografia piersi. Nie jestem kobietą, ale no bez przesady. Nie potrzebuję takich terapii. Fuck, ręka mnie cały czas boli. Żebym tak spamował. O, mam tu jeszcze rakiety. Najpierw to ammo mi kobieto daj. A potem gadajmy o rzeczach, wiesz, męsko-damskich. No, no, cieszę się od naszego spotkania ostatniego, to ci podrosły te piersi, no spokojnie, no, spokojnie, jeszcze je obmacam do końca, spokojnie. Przeżyjesz. Ale ryj masz paskudny, nie patrzę się na ciebie, nie patrzam się. Gdzie tu winda jest, chwileczkę. Nie patrzam się na ciebie, jesteś brzydalką. Odwołuję to wszystko. Nie patrzę się na ciebie. Chociaż nie. Tam z tego awatara po lewej stronie to wyglądasz ładnie, ale jak namierzyłem snajperą, to tyle pieprzów, że tobie normalnie już świnia może nastrać. Cholera. Idziemy, 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 idziemy. No kurczę, no. Zapal latarkę. O, jakaś informacja. Karteluszki, papieruszki mi tu leżą. Syfy, nie syfy. Ja tu chcę jakąś broń. Znowu papiery, no. Co ja tu jestem, kurde, na polityce z Tuskiem? Nie ma. Ja tu chcę się bawić. Póki jeszcze mogę. Stand clear of doors. O, zajebiście. To to samo piszę.
No i co? Kolejne prześwietlenie. O, na szczęście. Kurczę, ale coś mi się tu nie podoba. Stanowczo mi się to nie podoba. Wyczuwam tu coś złego. Znowu jakieś informacje, no. Dajcie mi broń do jasnej cholery. Kolejna śluzówka. Ja dzisiaj już kompletnie straciłem zmysły. To wszystko przez to, że chyba z 5 godzin grałem w Borderlands o dwójeczkę. Już straciłem naprawdę łeb. Jeszcze nawet w okno się nie spojrzałem, a tyle śniegu spadło. To jest po prostu epickość. No matko, chyba mnie zamęczycie tymi kartkami, no. To już prezydent większą pożyczkę dostanie niż szary Polak. Jak będziecie mi dawać takie papiery. O, o. Kula nienawiści! Fuck! Aktywuj konsolę PS4, aby dostarczyć. Dobra, konsola PS4, odtworzy ją, spokojnie. Coś ta konsola trochę za mała. Nie, za duża, przepraszam. Tak. Ciągnij druty, tak. Jep. Ciekawe, co mi to da. Aha, dobra. Telestatycznego. Co to znaczy telestatyka? Pierwsze słyszę. Spytam się pani od fizyki. Telestatyka, kurde. A, siedzę, siedzimy na krześle, też siedzę. Przywiążcie mnie teraz, przywiążcie. Tak, przywiązać. Co ona mi robi? Ona chce mi teraz to robić? Nie, 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 nie. I myślę, że... O, dobra, myślałem, że będzie mi to robić. Cholera jasna, ale dobra. I co tu? Kto to idzie? Jakiś gość nieproszony. Kim ona jest? Nie zabijaj jest. Kurde, jeszcze brzydsza od niej. Opuść tą broń. Pizdo. Nie będziecie słuchać. Właśnie. Broń się, kobieto. Ja pierdolę. Ty suko zasrana. Naprawdę? Ty ruda, pomarszczona pindo. Nie. Ty stara grzybico. Ha, ha, ha. Dobrze ci tak. A gdzie Stokes? Fu, przyszła Alma. Co? Chcesz, żebym cię poczęstował obmacywaniem? Nie, 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 nie. Won mi stąd. Won mi paszon won. Jesteś brzydsza od mojej starej. Co? Fuj! Ona mnie chciała pocałować. Fuj, fuj, fuj. Zaraziłem się już. AIDS, normalnie ewidentny AIDS. Już nie będzie dzieci. Będą choroby. Fakt, co tu się dzieje? What? To w ogóle nie ma sensu. Dlatego, że jesteś rudy. Dlatego. Co do cholery się tu dzieje? Ej, co jest? Won! Ja nie... O fajnie, ja nie mam już broni, ja zaraz tu zginę. Będę martwy. Jebci. Przeładuj, bo cię jeszcze teraz zestrzelą. No nie, no ja nie mam broni! No co ja mam zrobić, jak ja nie mam broni, do cholery jasnej. Już się zaczyna, no nie, jeszcze w takim momencie zgony. No, ciekawe, jak ja włączę ten wzmacniacz telestatyczny. Kurde, zdychaj. Nie chcę już na ciebie patrzeć. Dobra. Znikaj. Kurde, ale ja ich nie zniszczę, no! Nie, ja się tak nie bawię. Ja się tak nie bawię. To już jest po prostu naginka. O nie, 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 nie. Ja tak się nie bawię. No nie masz naprawdę innej broni. O, może z rakiety. Dobra, to mi musi jeszcze wystarczyć. Ale to i tak gówno zrobię. Będzie nawalał. Jebci. Dobra, zdechło. Jest. Bo jestem ładniejszy.
Zostaw mnie, rudy popiole. Co jest? Co się ze mną dzieje? What the hell? Ej, czemu to się oddaliło? Ej, co jest zgrane? Gdzie mamy dalej iść? Chyba tutaj. Ja przynajmniej coś wyczuwam. Kurde, ja już nie mam broni. Na, no jak ja mam ich zniszczyć, jak ja już nie mam żadnej broni? Dla mnie to jest jakieś nieporozumienie jakieś. Nie rage'uj, rage quit. Spokojnie. Przeładuj tą broń. Mnie już nie irytuj. Ja chcę słodkiej wolności. Kurde, bo chcę stąd wyjść. To takie trudne. O, dobra. Jeb ci. Zdychaj. No i teraz nie zabiję. Ni chuja. No i patrzcie, zaraz zginę. No, proszę. Tak powiedziałem. Co ja mam zrobić, żebym ja tam do cholery przeżył, zabił i włączył to? Dla mnie to jest, kurde, jakieś chore już. Ja nie... A, jeszcze mam granaty. Się zapomniałem. Chwileczkę. Zaraz cię pokiereszujemy. Jeb ci. Teraz granatem ci przywalę. Rzuć tam. Rzucaj! Rzucaj granatami. Można przejść? Można. Dobra, jest. Włączaj drugą. Kurde. Morda w kubeł. Śmieciu. Won! Won mi stąd! Pomiocie szatanna. No i teraz jak ja się dostanę? Chwileczkę, mamy jeszcze takie granaty. Chwileczkę. Jest. Aha. Jak ja się tam dostanę? Tak, by the way. Kurde, rzucaj granatami. Dobra, chyba już będziemy wiedzieć mniej więcej jak. No nie, no nie użyłem nawet apteczki. Ja tu będę ginął. Ja tu będę ginął. Oczywiście zgony powycinam. No ale proszę was, chcę się tylko dostać do jednego jebnego miejsca. O, uaktywnić ostatnią konsolkę. Nie. Oczywiście muszę na tym zawsze tracić. Przecież ten koleś mnie tu powystrzela, no. Rzucaj granatami. Nie minami, kurczę, nie. Zaraz mnie wykończy, dupek. Asshole, kurde. No nie, nie, nie. Pięknie, pięknie, kurwa. Sorki za te rage'e, naprawdę, ale to już jest grube przegięcie. Jak na mnie. Zmień granaty, o, na takie. I bądźże uważny. Dobrze, dostał duch. Przeładuj. Idź dalej. I uważaj. Najlepiej nakłócanego. Mniejsze ryzyko zgonu. Rzuć tam granata. Jeb ci. Jeb ci. Dobra. Rzuć granata. Jeb. Dobrze. Poszło. No nie! No ja nie wiem jak ja to zrobię, no ja się będę męczył z tym. To naprawdę jakieś całe wieki się będę męczył, dopóki tego nie zrobię. Może w drugą stronę pójdziemy. Bo teraz są dwie opcje. O, tu jakoś przeszliśmy bez problemu, ale tutaj to już nas tak rozwalą, że nie ma szans. No użyj tej apteczki.
Jezu, nie, jakie to jest kretyńskie, no. Takie coś to już jest po prostu kretyństwo, szaleństwo. No ktoś miał downa chyba przy tej grze. Zmniejszę te... No, już po mnie, już po mnie! Tak, już po mnie. No, po mnie, brawo! Nie no, przy tym się będę najdłużej męczył. No bo mam wrażenie, nawet i pół godziny się będę męczył z tym. Byleby się dostać tam do jednej pieprzonej konsolki. Chwileczkę, zrobimy to w stylu Rambo. W dupie już to mam. Używam apteczki i nic. No i sorki, że jeszcze musieliście usłyszeć to głupie up. Bo oczywiście musiałem przytrzymać kilka przycisków naraz. Co ty robiłeś? Boże, ty już chyba też jesteś naćpany. Dobra. Wykończony. Gdzieś był duch. Cichutko, cichutko. Trzeba spokojnie. Muszą nas po kolei zaatakować. O, takiego czegoś to ja nie ogarnę w życiu. Już 20 minut materiału przeleciało na jakieś jedno gówniane misje, kurde. Nie wiem, co to jest w ogóle. To jest jakieś paranoiczne. Nie. Ja się z takim czymś nie będę zgadzał. To jest w ogóle niesprawiedliwość, dupa morona i jeszcze nie powiem co. Jeb ci, jeb! Jeb, na ślepo. No i zginżę zaraz, kurczę, bo już mam dość. O, tutaj to już takie ataki prowadzą, że to jest po prostu nie! Ja nie, no i super, no! Oby tak dalej, kurczę. Z takim wyposażeniem to ty daleko nie zajdziesz, ty zaćpany chujcu, ty kurczę moronie niedolibańcu. Ja już po prostu oszalałem. Tym razem oszalałem i to już tak, że to już po prostu się nie da opisać. Nie masz naprawdę innej broni. No nie ma, nie ma. Nie ma innej broni, tylko mamy snajperkę, z której gówno zrobimy. Won mi stamtąd. Jest, dobra, teraz szarża. Jeb ci. Jest. Jest, dostaniemy się. Nie ma, nie ma, nie ma. Sorki, ale głupieje. A jeszcze na taki widok to już w ogóle chce mi się czymś rzucić. Jeszcze raz. Nie ma. Ja się nie poddaję. Jeb, kurczę. Rzucę granata przypadkowego. Jeb. Dobrze. Niedobrze. Kurwa. Nie. Dobra, bez komentarza nawet, bo już chyba z 25 minut materiału przeleciało. Z tego teraz już na pewno większość to są zgony, piski, rage i tak dalej. Disy, puncze i te sprawy. Jeb. 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 Super, super. Kurwa. Nie no, ja tam się nie dostanę. A chwileczkę, ja zapomniałem o czymś. Hola, hola, moment. Jeszcze mamy tą moc. Chwileczkę. To zaraz, takie buty zrobimy. No właśnie. To był błąd z mojej strony. Ale chwileczkę. To jeszcze nie wszystko. Jeb. Biegnij teraz. Jeb ci. Jest. O kurde, to było bliskie, ale niestety zgon. Trzeba to przemyśleć, a mamy jeszcze tą moc.
prawie mikro by mi spadło, wybaczcie. Ale już mamy przemyślany plan. Dlatego działajmy, póki jeszcze jesteśmy w stanie działać. Bo potem to już będzie za późno. Jeb. Dobra, jeb ci. Okej, dobra. Rzucam granata. Zdychać mi. O kurde, jak ekspresowo zginąłem. Ej, nie, oni tak nawalają z tego, że to po prostu jest nie do opisania. Nie no, masakra, nie. To jest piekło. To jest wręcz piekło. Przechodzić taką misję. Dobrze, jest. Jest. Przezwycięż ból. Tak jest. Nie ma, Beckett. Kurde, won mi stąd, ty śmieciu. Ty jubońcu, nie pomogę ci. Tak ci mogę pomóc. W ten sposób. Jest. Giń. Tak. Ach, tak. Orgazmu dostań ostatniego. Jeb ci, tak. Koniec z tobą. Już? Dziękuję. Tak? Koniec? O, jakieś punkciki się włączyły. Jakieś punkciki się włączyły. Co to? Co to w ogóle ma znaczyć? O, coś się dzieje. Chyba już nas odpięli, ale... Co jest grane? To jeszcze nie koniec? Ej, nie, no nie pierdulcie. Co się to do faka dzieje? Co jest? Czemu ja tak dziwnie trzęsę się? Alma! Czemu ma taki gruby brzuch? Ona będzie rodzić mutanta? Ty, nie podchodź mi tu z tym brzuchem i z tymi gołymi, nie powiem czym. Co ty robisz? Kurde, nie będziemy się ruchać, nigdy. Co ty robisz? Aha. A dlaczego? Co ja mam z tą wspólnego? Na kija dotykam twój brzuch. What the fuck? Dziękuję wam bardzo za obejrzenie całego Fear 2 Project Origin. Powiem wam, ostatni odcinek trochę rage'u było. Nie będę robił cięć. To będzie ostatni odcinek, gdzie nie będzie cięć, będzie full rage quit. Normalnie pompa cała, jeb. Normalnie pięknie. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie całej serii z Fear 2 Project Origin. Moje podsumowanie, gra była wyśmienita, horror, strzelanka, taka krótka, ale nie w tym rzecz. Moja ocena tej gry to jest takie 9,7 na 10, bo naprawdę było dużo akcji. Naprawdę mocna gra była. No może nie była tak straszna, początki może były straszne, ale nie aż tak bardzo, dlatego uważam, że gra jak na starą z 2008 roku, ale... jeszcze trzyma klimacik. Będę chyba musiał sobie zagrać jeszcze w trzecią część i w pierwszą, żeby poznać całą fabułę, ale naprawdę gra wymiata. Pod tym właśnie względem horrorystyczno-strzelankowym wymiata. I to naprawdę jest niezła gierka. Polecam jeszcze pomimo takiej starej już, starego rocznika, ale naprawdę gra pompa. Tym razem to muszę powiedzieć pompa, bo wiele osób używało słowa pompa, ale to jest polski słownik, polskie słowo, mam prawo użyć, mam. Dobrze, to jeszcze raz wam dziękuję wam bardzo za obejrzenie pięknej ostatniej akcji, trochę zrajdżowanej, zwariowanej, ale akcji zawsze za wiele też nie może zabraknąć. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować, wyrazić swoją opinię na temat tej gry, jeżeli wam się spodobał. Nie zapomnijcie naprawdę ocenić, bo ten ostatni odcinek pokazał właśnie całość tej drugiej części odsłony Fear 2 Project Origin. Dziękuję wam bardzo ostatni raz. Trzymajcie się, miłego wieczoru. Na razie. Yo!